Żołnierz AK podszywa się pod oficera Urzędu Bezpieczeństwa. Pułkownik Kwiatkowski to polska komedia z 1995 roku. Opowiada o wojskowym lekarzu, który podszywa się pod pułkownika Urzędu Bezpieczeństwa. Na końcu filmu pada stwierdzenie, że film jest oparty na prawdziwych wydarzeniach. Chciałbym opowiedzieć dzisiaj o Tadeuszu Ośko, którego można uznać za pierwowzór pułkownika Kwiatkowskiego. Zapraszam do oglądania. Tadeusz Ośko w czasie wojny działał w Armii Krajowej. W 1944 roku wstąpił do Ludowego Wojska Polskiego pod fałszywym nazwiskiem Wojciecha Kossowskiego. Podawał się za rotmistrza Wojska Polskiego. Bojąc się aresztowania, Ośko zdezerterował z LWP. Początkiem 1945 roku przybył do Bydgoszczy, gdzie podając się za oficera UB, inwigilował struktury Milicji Obywatelskiej. Zorganizował oddział partyzancki WiNu. Wkrótce został ujęty i skazany na śmierć. Do końca życia nie ujawnił swojego prawdziwego nazwiska, działając jako Wojciech Kossowski. Zatem teraz już wiesz, który...